dobre. Czy według pani zdaniem azbest stanowi zagrożenie dla mieszkańców Świdnicy? Z tego, co czytałam, to stanowi zagrożenie dla każdego, nie tylko dla naszych mieszkańców. I o ile wiem, w wielu miejscach, miastach się tego pozbywają. Mhm. Czy na dachach, prawda? A konkretnie w Świdnicy myśli pani, że jest takie zagrożenie? No na pewno, wszędzie jest, nie? Bo my tu mamy informację, że właśnie w rynku dwie kamienice jeszcze są pokryte azbestem. Tak. Myśli pani, że władze miasta powinny coś z tym zrobić? No, oczywiście, jak najszybciej. No. Jak najszybciej, tak. No. Dobrze, to dziękujemy. Chcę się zapytać o pana opinię na temat azbestu. Czy on stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców Świdnicy? Tak, na pewno azbest był zawsze zagrożeniem. To już kilkanaście lat temu wykryto szkodliwe substancje, włókien azbestowych, w płytach azbestowych kiedyś. Kiedy w czasie komuny produkowano z tego płyty ocieplające i dachowe, i budowano sobie pawilony, i potem się okazało, że to jest bardzo, bardzo szkodliwe, że ludzie dostają raka płuc przede wszystkim. I czy uważa pan, że jeszcze azbest jest obecny w Świdnicy? No wie pani, no tak jakoś nie wiem, czy jest raczej, bo Świdnica się zmieniła i myślę, że nie ma już tych starych pawilonów, chociaż nie wiem, czy tamten był na PKS-ie taki bar, to był pod nazwą Tempo chyba. Mm-hmm. On był z azbestu, ale Świdnicy nie wiem, bo nie chodzi tamten. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Zagrożenie azbestem w Świdnicy jest realne. Nie mam pojęcia na ten temat, nic nie wiem o tym. O tym, że azbest jest szkodliwy, no to wiem oczywiście, ale czy jest zagrożenie w moim mieście? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, tak? Bo dostaliśmy taką anonimową wiadomość właśnie, że dwie kamienice w rynku są pokryte eternitem, który ten azbest zawiera. Jak pani myśli, czy władze miasta powinny coś z tym zrobić? No jeśli tak jest, no to na pewno, bo wiem o tym, że jest szkodliwy. Także na pewno powinni coś z tym zrobić, ale nie mam takiej informacji, że on jest na pewno i na którym budynku. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Tak, mogę prosić o to, tak. Już możemy, tak? Musimy się chcieć zapytać, co pani sądzi na temat azbestu? Czy on stanowi realne zagrożenie? Jak najbardziej. To jest zagrożenie. Zresztą to jest udowodnione naukowo, że azbest szkodzi. I na pewno jest chorobotwórczy, nawet rakotwórczy. Z tego co wiem, to jest na pewno szkodliwy dla nas. Czyli należy się jak najszybciej pozbyć, tak? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobrze. Chcę się zapytać o pana zdanie na temat azbestu. Czy on stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców Świdnicy? Oczywiście, dla życia. I przecież to jest rakotwórczy materiał, prawda? Mhm. Musi być usuwany wszędzie. Z każdych domów, co są jeszcze pokryte eternitem, tak zwanym tym azbestowym. I to jest obowiązkiem, bo miasta, nie wiem czy właścicieli, miasta, no i musi być usunięty. Dobrze, to dziękuję.